Ale to będzie dobre, ale to zrobię, ale to będzie śmieszne, psikusa, u takiego walę, ja cię kręcę. O, uwaga, i cyka, ale to dobre, ale dobre. Co tu tak gorąco? Ła, kurde, co tu się dzieje? Jezus Maria! Ła, Boże, ogień, o matko. No i czemu mi podpaliłeś chatę? No przecież ja nad tym pracowałem normalnie chyba z tydzień. Po pierwsze, nie tydzień, tylko 15 minut, a po drugie, jesteśmy wrogami, czego ty oczekiwałeś. Jezus Maria, mój piękny dom. Tak się namęczyłem. Władimir, weź się, odsuń, bo spłoniesz. Uciekajmy stąd może, jakby. Wojtas! Wojtas, co ty tu robisz? Panowie, co tu się od Janie Pawliło? No, chciałem mu żart zrobić, spalić jeden kredens i trochę przesadziłem. Ale słuchaj, co ty tu robisz? Jak ty nas znalazłeś? Jeju, tak udało ci się. Zabierzesz nas stąd, prawda? Znaczy mnie, walić go. A mnie zabierzesz? Tak, kurhan ze mną. Dobra, dobra, lecimy. Zaczekajcie, zaczekajcie! No, Władimir, nie ma takiej nawet możliwości, że pójdziesz z nami, no, jesteś jednak wrogiem. No, no, ale nie, ale chłopaki, no nie możecie mnie tutaj tak zostawić w takim wymiarze. Przecież to jest nieludzkie. A to, co ty robiłeś swoim ofiarom, było ludzkie? No, ale błagam was, nie możecie mnie tutaj zostawić samego, no błagam, zabierzcie mnie ze sobą, no proszę. Błagam, błagam. Nie ma takiej opcji, jest śmierdzielu. Ruszę za mną. No dobra. Hoppa! O Jezu! Co się stało? O! Wojtas, czy to powinno tak działać? Jezu, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O! Chwila, to chyba zaczynam powoli widzieć. To jest chyba twoja baza. O, Wojtas, dobra, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Chwila. Ej, powiem ci, że wy jakąś maszynę budowaliście. Ale tak. No to powiem ci, że chyba nie przeżyła. Tak lekko. Tak nie. A gdzie Mroczny? Nie wiem, gdzie jest, przecież miał to być. Miał być, miał pilnować. O kurde, no to powiem ci, że nie ciekawa sytuacja. O ty, czekaj, tu jest jakiś list. Tu jest jakiś list. A, no, zostawił notkę, czekaj, słuchaj. Muszę przeczytać. Ta grochowa wczoraj to nie był dobry pomysł. Wzięło mnie na taką srakę, że nie wytrzymałem. Musiałem lecieć do domu. Wybaczcie mi, panowie, mam nadzieję, że przeżyjecie. Pozdrowienia, Mroczny. No dobra, no. Poważna sprawa, nie? Dobra, w każdym razie chodźmy do niego w takim razie. Siu. Wojtas, a tak w ogóle to gdzie są wszystkie te twoje złote rzeczy, co ty tu miałeś? Mordo, chyba mnie okradli. Co? No. Szybko wsiadaj do auta. Dobra. Uważaj, jak jeździsz, spokojnie. Miałem rację, dorwał mnie Bulgo Grzechot. Kim jest kuźwa Bulgo Grzechot? Mój nemezis na czarnym rynku. Okej, okay, to może zajmij się nim później, teraz musimy jechać po Mrocznego. Wrum, 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 ale jedziemy, ło! O kurde. Czekaj, bo w ściany się wrąbałem. A już jesteśmy praktycznie na miejscu, to chociaż tyle dobrze. No ale powiem ci, Wojtas, że ty to jednak jesteś bardzo dobrym kierowcą. To ci trzeba przyznać, naprawdę. Dzięki, wiesz. No dobra, to chodź, idziemy szukać Mrocznego, może będzie. Sprawdźmy.
Dobra, zobaczymy w ogóle, czy jest mroczny, no bo mówisz, że on tam być powinien, a co jak go porwali na przykład? Zdaje mi się, że nie. Ło! Co on, znowu się w szpital bawi? Chyba tak. O, mroczny! Witam w wesołym szpitalu śmiechu. W czym mogę pomóc? Kiedy ty otworzyłeś szpital i od kiedy tu jest szpital w ogóle? 2 minuty od 2 minut. Nie wiedzieliśmy, że masz szpital. Nie czytali się napisu na wejściu? Napisu? Tam jest jakiś napis? No tak. Mroczny, a tak swoją drogą, to co ten ziomuś tutaj robi? Nie chory. Okej. Okay. I się drze strasznie. No właśnie słyszę. Sorry, biurko się zepsuło. Cicho bądź, mieciu. Spokojnie. Co się stało? Ja jestem po misji. Wyglądasz na rannego, chodź, zabierzemy cię na oddział. Na rannego? Jaki oddział? No do... Nie, ja może... Ja może podziękuję, spokojnie. Nie trzeba. Ja sobie poradzę, spokojnie. Spokojnie, ja sobie poradzę. Nie. Pomocy! Jezu. Nie. Nie rób mi tego. Nie chcę iść na oddział, jestem, czuję się dobrze. No, co to leci? Co tam leci, panowie? Jakiś statek. Chwila, ja poznaję ten statek. Choroba kolejna. Wojtas, to nie... Nie! Chodź go powstrzymać, szybko. Mroczny! Mroczny! Poczekaj, biegniemy z tobą. Szybko, chodźmy. Chodźcie, panowie, szybko. O rany. Sezamie, otwórz się. O, samo się otworzyło. Niemożliwa rzecz. Siema. Filip. Co ty tu robisz? Przecież ty nie żyjesz. Spokojnie, zaraz wam to wszystko wytłumaczę w bazie u mnie w domu. Musimy, jestem połączony z Wladimirem cały czas. Wiem, gdzie on jest, mniej więcej. Musimy go tylko namierzyć bardziej. Więc no, tak mniej więcej wiem, a tak drugim... Ale jak to? Przecież Wladimir jest dalej w tym wymiarze, w którym ja byłem. I... To jest nieprawda. Z tego, co... wyczułem, uciekł z niego. Jak mógł uciec? Przecież to niemożliwe. Normalnie. No to chyba lecimy z nim, nie? No bo ja wsiadajka, nie ma czasu na zastanawianie się. Wszystko wam powiem w bazie u mnie. Dobra, to panowie. Wszyscy są? W pokładzie? Tak jest. Zapiąć pasy, bo to będzie ekstremalna jazda. Zapinać pasy, bo nas złapie kosmiczna policja. A, zapomniałem tylko wam zrobić takie coś. O. Dobra, lecimy!